Czy pan panią, wypadło pani coś na ziemię tutaj? O, tutaj na ziemię. O, dziękuję, że pan mi podniósł. Jasne, proszę panią, jasne. 35 dolarków zarobione. Dobrze. Może ma pan może flamaster, bo chciałbym tutaj zaznaczyć ogłoszenie, kurwa, o pracę. O, nie mam byku. Okej, nie ma problemu. Nie ma problemu. LSD! Dwie sztuki! Panowie, nie chcecie może zakupić dobrego, kurwa, tasiemca na jęzor? Kurwy, sztywniaki jebane. Proszę cię bardzo. No, ja to znalazłem na ziemi, więc kurwa i tak. Thanks. Okej. To za gazetki sobie szuka mojej kolejnej ofiary. Wiesz, że nie są już... Kto? Te dwie butle z gazem. Kurwo, ty za te żarci to zapłacisz. O ty, kurwo, spadamy stąd. Pokapował się. Sklep z ciuchami. Zakupmy sobie tornister. No i kurwa, teraz mogę żyć. Plecaczek. Okej, kolejna miejscówka. Może macie, panowie, może ognia? O, dziękuję. Luźna guma, luźna guma, też by przyjarać. Na rowerze nie będę, bo mi zgaśnie. Dobra, do Sandy. A, jestem. O, kurwa. To przerzucam, GoPro chowam. Brakuje mi miejsca. Butelki mogę na skub oddać, to wiem, więc telefon jeden chowam. No i tyle. Wow. Coś się dzieje na garażu. Trzymaj tą miskę szybko, bo lecisz. Siemano, tu wy jesteście. Co robicie? Wymieniamy płyn. Jaha. Zaraz. O kurwa, sorry. Panowie, możecie stąd wyjść? A to taka szkoda, bo to jest teren prywatny. A, przepraszam panowie, możecie stąd wypierdalać, bo to nasza miejscówka. Jasne, już wypierdalam. Jasne, bardzo miło, bo jeśli chodzicie po naszym mieszkaniu. Essa. Co tam panowie? Szukałem was, pukałem. W porządku. Furę. Kurwa, już olej do wymiany? No, stary, to jest stary samochód. Wymaga dosyć intensywnego pielęgnowania. Pielęgnacji. Okej, kumam, stary. Ja powiem ci, trochę poszukałem fajnych fantów. Nazywam się Logan Lepka Rąsia. Stary to. Co? Mówię, że Lepka Rąsia jestem. Znalazłem trochę fajnych fantów. Chciałbym wam pokazać, jak skończycie robotę. Może nie będzie już cieknąć. Pokaż te fanty, Logan. Co tam masz? A już ci pokażę. Kamera GoPro. Dwie sztuki. Yo. Dwa telefony znalazłem. Telefon. Yo. No, mam trochę tego jeszcze syfu na chacie, ale mam jeszcze śrubokręt. Garnek taki fajny, pozłacany, miedziowy. Łyżkę. Bardzo fajne, dużo rzeczy. I podobno o 18 Lombard otwierają, bo w gazecie znalazłem ogłoszenie i to można wszystko tam sprzedać. Zobacz to. Czekaj. Ile za co będziesz miał? Znaczy, no, z tego nie będzie dużo kasy. Czekaj, bo jedną kamerkę GoPro zostawiłem u siebie w chacie. I tą GoMarką można z ukrycia nagrywać sobie rzeczy. Fajna rzecz. Zarobiłem wszystko. Czy zarobiłem? Znalazłem to wszystko na Wall Street, tak to nazywam. Chodzę po mieście, zagaduję do ludzi, proszę papierosa, gadam chwilkę z kimś, ktoś troszkę usypia swoją czujność, odchodzi ode mnie, a ja mu rączkę wsadzam do kieszonki, cyk, cyk. I troszkę tam, że tak powiem, pięknie. Wyciągam. No. Łatwe pieniądze. Tak, tylko no mówię, Lombard jeszcze kurwa zamknięty jest i nie ma gdzie czego sprzedać. I się kręcę, przyjechałem tu w ogóle na rowerze do Sandy. No, ma dwa systemy kierowania, można taką kierownicą i taką kierownicą. Kurwa, stary, a jak? Chujowy. No, nie jest może najszybszy, bo to jest ustawienie czoperowate, ale przejedź się pewnie, tylko przerzutek mi nie zmienia, bo łańcuch spadnie. Chuj ci w dupę. Przepraszam. No, dobrze na nim wyglądasz. Jak tam z furą? Wymieniliście wszystko? A, no gotowa na dzisiaj. Świetnie, a idziemy do jakiejś roboty też przytulić kasę? Powiem ci, że jeździłem wczoraj z Edim na robocie, zbieraliśmy... A to dzwonił do mnie, mówimy o jakimś złomie. No, stare sprzęty, jakie zbieraliśmy i powiem ci, że no naprawdę dobrze nam zapłacili tam. To możemy tego spróbować. Ale kasa była. A można w trójkę tam się popracować, że wysyć? Można razem? Tak. Że powiedział, że tylko, że a zmieścimy się razem do furgonety? No jeden na pace musi jeździć wtedy. I jest miejsce na pace? Tak. Okej. Okay. Kurwa, no to możemy spróbować. Tylko ja bym zostawił tornister z tymi rzeczami wszystkimi w domu i mogę działać. Dobra, no to my zostawiaj. Zamkniemy garaż. Dobra, tak, to zgarnijcie mnie spod chaty. Dobra. A wziąć wam może jedno GoPro, chociaż w sumie nie, to sprzedam. Wtedy zobaczymy, co to jest. Wziąłem jeszcze trochę starych kanapek Bog i Bogelf. A, zamknięte, okej. Was mam. Na popracy będziemy mieli. Potrzeba nam Bledley Crushera. Ale to po robocie. Po robocie. Zobaczymy jeszcze bank, płacę gotówkę. Mam 150 dolców przy sobie, a nie chcę chodzić z tym szmalem. Ej, praca zbieracza to jest to, co gdzie jedziemy? Bo tam mam skup butelek. Mam 3 butelki, chciałbym je też je sprzedać. Zobaczymy, jakie można pieniądze z tego wyciągnąć. 158 wpłacam. Finanse. Wpłata 158. Wpłać.
aktualnie na koncie. No, jest prawie dwa klocki. Super. O, no. Dalej, widzisz, Bobby? Dalej zarzuca. No, trzeba jednak, chyba... Jednak płyn chłodniczy nie pomógł. Płyn chłodniczy nie pomógł. Ty myślisz, kurwa, że ty wpłyniesz, płyn chłodniczy wpuścisz, kurwa, i to będzie lepiej za moc skręcać? Ty jesteś, kurwa, chuja spadliście? Czy za małego, chyba? Panowie, to trzeba, po pierwsze, trzeba się nauczyć jeździć, to jest rozstaw osi, to jest, wiesz, biomechanika, fizyka, kurwa, a nie jakiś płyn, kurwa, w dupę jebany. No dobra. Wiesz, osobie, jak, mówię, słuchajcie, jak chcecie o samochodach coś, pomoc jakąś czy coś, to kurwa mówcie od kopa, nie? A nie się czajcie. Akurat tak się składa, że o samochodach troszkę, że tak powiem, troszkę wiem. Produkty. Okej, tu można było oczywiście zmienić nomenklaturę. Ej, 5. Zbugowane! Za 5 butelek dostałem 3 dolary? Dobra, ale przynajmniej się pozbyłem ich. Trzymaj. Czy tu jeszcze jest? Nie, raczej. To nie dla nas, my tego nie mamy na liście. Okej, okay, dzięki, jedziemy! Tu się Logan, trzymaj! Trzymam się. No ruszysz tą pizdę tam jeden z drugim? Wow! Kiki! Stella, już sobie polajkowałem. 10 followersów, jedziemy na Orłowo coś przekąsić! Ej, panowie, chyba niedługo rzucam pracę! Mam 10 followersów! Czas na, kurwa, wiesz, życie influencera, współpracę i tak dalej! Ej, to może... Może użyję w tej kamerki GoPro i coś ponagrywamy. No to za chwilę, no. A my zapakowane, możemy ruszać dalej, panowie. Idź, Tavio. Let's go. No ty mówisz tam? Co tam pierdolisz? Mówię, że już tak nie wieje. No bo jedziemy pod wiatr. Zaraz jak wejdzie z tyłu, będzie wiatr w plecy wiał, to zobaczysz, jak tam ci ziubnie. Dawaj, Logan, pakujesz to krzesło? Czy ją zapakować? Pakuj. Luźny szluk, kurwa, na balustradzie. Damn, bra, to jest świetne. Hejo, man też. Siemaneczko, co tam działa ciekawego? A, jeździmy z chłopakami na złomiarce, zbieramy złom z okolicy, właśnie kończymy robotę. Gdzie ty jesteś? Jak ty kurzajki? Ja na paleto zostałem, wiesz, szalej tą kurzajkę mi... To poczekaj na nas, zgarniemy cię z paleto, wariacie. Chyba, że masz transport. Wiesz co, teraz jestem w sadzie ciasnej pufy Susie Rivers. A, to tam nie był. Co, słuchaj, to cię zgarniemy, to wyślij mi lokalizację, zgarniemy cię na czasie. Daj nam 10 minut. Dobra. Cześć. Na razie, dzięki, cześć. Jak to rozłączyć teraz, kurwa. A, tutaj, na razie. Rozładują to panowie. I dobrody, 10 followersów, kurwa, idziemy przekąsić coś. Ja już polajkowałem, Logan. Dzięki, stary, dzięki. Ci odstawiamy furę i dostaniemy wypłatę, tak? Nie. Yeah. Opróżniamy to, tak? Uhu, 1440. Ile? 1440. Ja 700. Ja też. No to, widzicie, takie jest życie, na kredycie. Nie, serio, szef powiedział, że tak mu opierdoliłem druta w kiblu przed przejęciem do roboty, że nie jest w stanie pójść, kurwa, przy tym obojętnie i musi mi dopłacić kolejne 700 dolarów za świetne stanie jego kutasza. Za co ty dostajesz 1400, a ja 700? No to ci mówię, tłumaczę ci, kurwa, gdzie ci tłumaczę. Ty myślisz, że sobie żarty robię z tym opierdalaniem gała, ty widzisz, jakiś, widzę, jesteś, no nie wiem, pospinany. No. No co? A to, czy to jest moja wina, że więcej zarabiam od was? Kurwa mać, to może ty feministką, kurwa, jesteś? Nie, ale no, nie wiedziałem, stary, nie wiedziałem, że opierdoliłeś mu gałę, no dobra, to wszystko tłumaczy. No, wiesz, kilka chwil roboty, a zobacz, jak się zachowujesz, jak ty się w ogóle zachowujesz do kolegi, kurwa. Ja się zachowuję? Bobby, gdzie jest moja stuwa? Jaka stuwa? Nie wiem, dlaczego więcej zarabiam, serio, ale zarabiam dwukrotnie więcej. Słuchaj, no nie oddał mi nic. Widzisz, Logan, i widzisz, o co mi chodzi? Wszyscy próbują mi, kurwa, wsadzić paluchę. Ej, stary, mówiłem, ja zostałem influencerem, mam już 10 followersów, mam pieniądze i to ma być moja wina, że ja jestem influencerem, kurwa, że ja mam pieniądze, a teraz ty się do mnie przypierdalasz. No ja już nie wytrzymam, kurwa, w tej grupie. Nie chodzi o to. Ja chyba muszę się odezwać do... Ale Bobby, ty... Do... Nie rozumiesz? Do naszego superwizora o zmianę grupy, o zmianę przydzielenia. Dobra, już tą stówę oddał mi. Trzymaj. Mówią panowie, idziemy w... Ale no, poważnie, dostałem 1400. Teraz nie wiem, co mam zrobić. Czy mam to dać, czy mam nie dać? Jak to co, stary? Ale ogólnie wiesz, ja dużo pracuję i wiesz, ja mam też... Możliwe, że ja mam rentę tą cudzoziemską. Dobra, no, zajebiście, że dostajesz tyle. Ja dostałem tyle wczoraj, stary. Ja nie mam nic przeciwko. Oznaczam ci na GPS-ie Ozirider... Kurwa mać. Eddie Carbon, kurwa. Jedziemy na miejscówkę. Zapisałem sobie numer do jakiegoś tak. Yo, jedziemy, będziemy za 3-4 minuty, mamy jeszcze 2-3 kilometry. Dobra, do jestem zobaczenia, przy tobie, czekam. Jedziemy, kurwa, kipokty. Gdzieś tu może być. O, pod drzewem jest. Pod drzewem przecież. Jak pierdolony ten z Muminków, jak go się nazywał.
Włóczyki. To jest siki. Panowie, witam. Dzięki, że... Nie, to było dobre. No nie, no siki i włóczyki, no śmieszne. Siemano, Montes. Siemaneczko. A ty jak zwykle, kurwa, się opierdzielasz, co tam, brachu? Oj, tam opierdzielasz, no. No wczoraj miałem zabieg usunięcia tej kurzajki, a teraz... leżę sobie pod drzewkiem. Okay. Eddie, okay. Ja mam tam ciuchy robocze w tej torbie. Dobra, chciałem ci pomóc. Właśnie namierzyliśmy fajną robótkę, dobrze płatną, stary. Tylko że maksymalnie w zleceniu można brać udział trzech, że tak powiem, padrugów, kurde. A. Tak, na kolekcjonowanie złomu. Dostajesz, można powiedzieć, na miarę na złomowiska, które są już przesycone towarem i musisz to przelokować na nasze lokalne, los santowskie. Dobre pieniądze, ja powiem ci, udało mi się zarobić 1500 knyfla. Jasne, Logan, dawno mi nikt tak miło nie powiedział, żebym wypierdalał. Rozumiem, nie, absolutnie, ja myślę, że możemy sobie na śmieciarce. Tam też dużo zarabiałem. Zarabialiśmy. Słuchajcie, na co macie ochotę? Ja mogę jechać na miasto i jestem, że tak powiem, gotowy na wszystko. Gotowy dzisiaj na wszystko. No to świetnie, ja myślę, że śmieciara, zakupy i po śmieciarce można pohulać, bo wtedy będziemy mieć naprawdę potężne budżety. To jazda, do miasta, po burgery, z burgerowni po śmieciarę i zarobić trochę szmelcy. Potem przebieramy się i idziemy na dziwki. Watch out, no, kurwo. O, znaczy sorry. No. Poniosłem, sorry. Kurwa mać, ała, przepraszam, szmaty, przepraszam. Myślałem, że się zapakowałeś, kurwa, sorry. Ja pierdolę. Gdzie, na środku parkingu? No nie, bo myślałem, że tu stoi, kurczę, przepraszam. Że zajeżdżamy tak pewnie, no i co teraz? Przypomniało mi się, jak Logan kupił nową furę, mu Energy wyjebał. Oh, fuck. To jest stare dzieje. Kurka mać. No i... cały się jesteś, Logan? A mocno samotem przypadkiem nie trafiło do ciebie? Tak. Później mi wyjebać. No ja jestem cały, ale co, ale samochód nie jest cały. Problem. Dobra, ładujemy to gdzieś na tyły. Może zaparkuj go i wagon, Magman. I zapłacę za naprawę, no przepraszam. Nie, powiedziałem. Wszystko, co dotyczy tej fury, jest wspólne. Dobra, czyli wy zapłacicie. Okej. Okay. Znaczy my zapłacimy. My zapłacimy, Logan, my. Dobrze, sorry, kurczę, no myślałem, że zajdziemy tak, no, wiesz co, ja myślałem, to nieistotne. No, skarbowy zakaz wstępu, panowie. Kiedy będzie otwarte? Do odwołania zamknięte. Co? No. Takie pierwsze burgery splajtowałeś? No, urząd skarbowy się pierdolił. Co ty pierdolisz, a my głodni. Nie. Dobra, to szybko jeszcze wykręcimy, kurwa. Proszę, no. O, ja nie za dużo się powiemy. Zamykacie się? Zepsułem drzwi. Nie, musimy pozmieniać trochę. Musimy trochę pozmieniać. Proszę pana, to ja ostatnie zamówienie, bo pewnie tak was zamkną, to poproszę Stone Savera. Stone Saver. Dobrze, gotówku. Proszę pana, będzie kartą. Przez tej kartę. Telefon. Proszę bardzo. Przeszło. Dla mnie proszę to samo. To samo, kartą, gotówką? Kartą. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. To ja podejdę tutaj. Potrzebuję papierosa. Ma ktoś? Poczęstować długie? Niestety nie. Miałem jeszcze chyba zostało. Nawet nie wiem, czy nie ostatni. Dobra, to zostaw sobie ostatniego. Nie, jeszcze mam dwa, spokojnie. A, słuchaj, Montesz, ty masz tego Snapchata, Instagrama? Słuchaj, że weź tam nową fotę wrzućcie, w ogóle zobacz se. Taką na moście. No, ten, Bobby robił, bardzo fajna. Faktycznie, Dildo Brody, proszę bardzo. Aha, Dildo Brody to ja. Los Santos Work Sunday. Proszę bardzo, daj lajka. Kurwa, kozacka. No, powiem ci, że idę w ten influencer, 10 followersów mam. Ty, faktycznie, 10 followów. I to nie kupione żadne, chłopaku. Les McQueen, zobacz, dupeczki cię followują. M. Delgado. Jest, czeka na mnie. Dobra, ty, słuchajcie, zrobimy tak. Ja tu z nim poczekam, pogadam z nim po bajerze. Zajadę ci, kurwa, na skrytkę, proszę ja ciebie, 100 dolców. Proszę ja ciebie, chowam w skrytce. Pojedziesz do tego chłopa, ja już do niego dzwonię, żeby przygotował część. I przywieziemy tutaj, zobaczymy, co on mi tutaj wykręci numer, dobra? Dobra. Siemano, tu LOG. Ty, halo, jesteś? Słychać mnie? No ja myślę, kurwa, bo jak towar będzie, kurwa, niespoko, to kurwa będzie chujoza. Spokojnie, nie denerwuj się, dziku. Masz temat? Okej, byczku, mamy coś takiego dla ciebie. Jasne. No i tego potrzebowałem, łap wynagrodzenie. Trochę łapy mi od tego śmierdzą. Dzięki. Co dostaliśmy? What the fuck? Panowie, inwestycja $100 zwróciło się za 600. That's how fucking papen. Nieźle. Poczekaj, brachu. Poczekaj. Dwie paki dla ciebie za dobrą robociznę, stary. Trzymaj, Logan, bo ty chyba będziesz to do skupu oddawać. O, może być. One chuja kosztują, ale niech będzie. Mmm. Śmietnikiem na butelki jestem. To co?
No co, do roboty chyba, nie? Na nockę. Nocne zbieranie śmieci. Przed rankiem musimy wszystko upichcić. Jest 22.26, zaczynamy za 24 minuty. Jak się spóźnimy, ten szefu wyjebie. Ciekawe, jakoś te amunicje. Kurwa, zrobił to samo. 10 milionów amunicji, nie masz miliony broni. Dzień dobry, Liczar. Szukam czegoś dobrego, pamiętasz mnie? Szukam takiego... żnoża. O, tu jest scyzorek po stówce jest, ale tym razem biorę nóż. Bo jest mocny, ma większy damage. Topór bitewny jest przy połowie, albo kastet, właśnie, z kastetem napierdalać. Bang, boom, gra boom. I nokauty walić. Wow, gangsta shit, kurwa, z Joli Boża. Ja mu powiem. Fajne motocykle. A gdzie teraz zmierzamy, już do roboty, tak? Tak, tak. Zaraz ja będę biegał z tym, to jest zmiana. Ci co jeżdżą z tyłu, wyskakują, zbierają śmieci i wrzucają. Potem ci co z przodu jechali, prowadzili, zmiana, idą z tyłu, oni zbierają. Się nabiegałem, kurwa, z tym worem. Oh you fuck yeah. Kurwa, kurwa, chuj mnie to interesuje, dawaj szmalec, wypierdalasz ten blondas. No. Ruszaj się. Dawaj ten blondas. Okej, okay, widzisz. To się dzieje. No ja i co się dzieje, obudziłeś się kurwa w naszej kurwa pakamerze. Opłata, opłata 100 dolarów jest i jesteś kurwa cały. Kasy kurwa. Ile, ile? 100 dolarów, braciszku. Kurwa, ale nie lubcie mi krzywdy, ja mam 6 dysz tylko przy sobie. XQC, dawaj 6 dyszek i kurwa znikasz stąd. Słyszałeś co mój ziomek powiedział? Słyszałeś co powiedziałem? Już, dawaj już. Tu mojemu ziomalowi. Kładę, kładę wam. Tak, nie jest gites kurwa majonezik, wariacie. Excuse me, dawaj, dawaj kasy. Położyłem wam na ziemi, kurwa, nie róbcie mi krzywdy. No, i teraz spływaj stąd. To jest. Na skokach. Dobrze, panowie, dobrze, dobrze. Szkoda mi go trochę też. No jak szkoda, no? To co wy jesteście? Parówki jakieś? Musi być gangster, nie, no mi też go szkoda. Może mu oddamy. Lecimy oddać tą kasę. Dobra, wypierdolimy z serwera za to. Teraz ktoś inny wynajmuje furę. O kurwa, aparat. Zepsuty, dobra. Ten gościu ma zepsute rzeczy. Ty rozjebany aparat znalazłem. Warto przeszukiwać śmieci. Okej, okay, mam plecak pełen towaru. Jak będziemy gdzieś tam w okolicy Lombardu, no to zajedziemy. Dobra. Dwa telefony, dwie kamery GoPro, łyżka, śrubokręt, garnek. Co ty? To ty, kurwa, garnij się, pracujemy razem, panowie, tak? Co wy, kurwa, spokój, chill. No mamy robotę razem, do zrobienia. Tak? Jeżeli to pracujemy razem. A ty mu tam wyjebałeś po prostu. No, przepraszam. To z emocji, no ale no... Nie wiem, jak jest. No, wydawało mi się, że wiesz, zasypiasz, czy coś, czy... No ty po prostu chcesz... Nie, no dobrze, jeszcze pojedziemy, jeszcze. Tak, panowie, mamy trochę rzeczy do zebrania, co? Może się ruszymy? Dobra, siadamy. Złoty związ. Okej. Okay. I z tym kurwa plecakiem muszę zapierdalać. To jest. O, ale masz oko. To ja lecę tam dalej, podam to. Dobra. Bo sobie go znajdzie. Najpierw ciebie zobaczyłem. Akurat Lombard jest centrum miasta, więc jak będziemy nawet kończyć robotę, to przejedziemy przez niego. Bo nie chcę tego plecaka tu brać. Bobby. Jest to Bobby? Pobiegł za furę tam, za tą... Ale Frana, że nie mi tutaj. O, szefa nie ma, okej. Okay. Ciekawe, ile będzie Montes. Zapraszam. A pomieścimy się tutaj? No, my tak. Zobaczymy. To co, gdzie teraz na bazę, nie? Tak, na bazę się przebrać chyba, nie? Tak. Tutaj coś mam? To wszystko do sprzedaży. No dobra, ogarnięte. Jest bite w GPS-a? Chyba tak. Jest, tak, dokładnie. Jest. Droga prosto do Lombard, straight to the fucking point, kurwa. Zobaczymy, co tu możemy sprzedać. Siemano, szefie. Produkty. Wow, zniszczona opona, ale do koszyka? Sprzedaj, dobra. Śrubokręt. A to... tylko to? Ale gówno. To chujnia, ani tego GoPro. To chujnie Lombard. Ale chujnie gówno. Lombard. Kurwa, to jest z tym zadupcam tyle. Siemano, mam kilka gadżetów dla ciebie. Aha. Ty, GoPro kosztuje 340. A ja mam dwie sztuki. Telefon 420, ja mam też dwie sztuki. Aparat zepsuty akurat mam. Wow, z tego mogą być fajne pieniądze, tylko pytanie, czy tu jest jakiś gościu od tego? Dobry, witam. Dobry. A tu pracuje? Pan do mnie pisał, tak, pan chyba do mnie pisał. Tak, pisałem do pana, mam tu kilka gadżetów. Pytanie, czy pan takie rzeczy skupuje. Mam dwie kamery GoPro, dwa telefony i zniszczony aparat i chciałbym się tego pozbyć. Po mojej córce, wie pan, jakąś blogerką była, ale teraz kutasy ciągnie w Paryżu, no i sprzęt się kurzy. Zaro, takie życie. Co możemy z tym zrobić?
Dobra, pan pokaże, bo GoPro akurat ostatnio kupiłem dosyć dobrej ceny, to nie będę potrzebował, ale telefony i ten aparat to chętnie bym zobaczył. GoPro panu nie da, no. Proszę, niech pan zobaczy, no. Dwa telefony, proszę, i ten aparat zniszczony. Tak, no za te dwa telefony i tą kamerę, no to mogę dać panu 150 dolców. Może być, biorę. Pewnie, a że tak. A tych GoPro ile pan masz? Mam dwie sztuki, niech pan zobaczy, no to jest nówka sztuka, naprawdę ja testowałem. Proszę. Aha, proszę. To na łódzkiej filmówce, kurwa, to używali. No proszę pana, niech pan zobaczy. Niech pan się zlituje. No dwie kamery fajne. Pan da dobrą cenę, to ja będę potem częściej przychodził i wszystko będziemy ogarniać. Albo kolegów podsyłał tutaj, ja mam kolegów sporo. Lepkie ręce, kurwa, lepka rąsia. No dobra, to 250 za całość, pasuje? Pasuje, szefie, jak najbardziej. No dobra. Elegancko. Proszę no bardzo. No i pięknie. Super, liczyłem na to bardzo, żeby właśnie ogarnąć i sprzedać te rzeczy, bo mi się pajały po chacie. Super, no naprawdę, zadowolony jestem, dziękuję. Czego, wiesz, im więcej takiego rozwalonego jakiegoś starego sprzętu i przyniesiesz, to tym cenę lepszą mogę ci zrobić. Super, no to dobra, a mogę do ciebie jakiś prywatny numer, bo tu dzwoniłem taki firmowy chyba. Może byś mi pan firmowy dał, bo ja czasem przelotem jestem, to mógł zadzwonić. Tylko sobie wpiszę tu. Jak pan się nazywa, jak pan imię? Jak pana wpisać? Pan wpisze Sączpącz. Nazywam się Ksin Sączpącz. Sączpącz, będzie mi dobrze. Tak jest. I numerek? 352-551. Okej, okay, pyk. Okej, okay, wysyłam panu SMS-a. Dobra. Elegancko, no to wszystko. Koledzy mają coś jeszcze do pana pewnie. Ja. Ja pan będzie zapalić. No, dziękuję, do widzenia. Po pierwsze, to załatwiej. Carbon, potrzebuję twojego zdjęcia tak z bliska zrobić sobie do książki telefonicznej. Wyłaź. Daj mi ciopkę. Dzięki. No i gites. Bierz sobie za nim. Pyk. Spierdalaj stąd w takim razie, jak nie masz nic. To chyba jest guskaszki? Ej, pies to chyba widział. Tak? Ta. Spierdalamy stąd? Chyba widział. No to ja nie mam kluczyków. Ale dobra, to lecie, ich zaczynam. Spierdalaj stąd. No halo? Jak tam u ciebie? No schowany jestem tutaj za ladą, kurwa, w sklepie z winami. A ten pies co? dobrze, to widzimy się później w takim razie. Okej, okay, a co? Chwilę cię zadzwonię, będziemy rozmawiać. Dobra. No jak tam? Kręci się, cały czas się szuka, więc spokojnie sobie siedź. Zaraz podjedziemy tam na tyły z Edim i wsiądziesz do nas i spierdalamy w takim Dobra. Razie. Dobra, do zobaczenia. Tam zawsze muszę radzić. Pan tak kretynu jest bezużyteczny. Dobrze, udało się, ale mógłbym wpaść przez ten mały napad. Jestem. Dobrze. Zaczę mam jakiś bank, wpłacę, będę miał różne 5 koła na koncie. Na horyzoncie. Wow. Dobra, finanse, zarządzę środkami. Ile mam w ogóle, żeby się pozbyć cejka? 295. 295 i mamy to. No, generalnie to mega promocje są. Jakie? Po wizycie Urzędu Skarbowego widzę, że przecięliście ceny. Nie no, tak sądzę, panowie, to Urząd Skarbowy nas przypierdalił. O kurwa, widzę, że jest w chuj tanio. A objętość jest ta sama? Urząd Skarbowy, tak. Dobrze. Wiadomo, słabsze produkty, ale... Jak to słabsze produkty? Nie, no takie same po prostu, ale... O Urząd Skarbowy przyszedł. Do friendów, dziękuję za trzeci miesiąc. Jeszcze tego starą savera jeszcze jednego zajebać w takim razie. Tak, taka cena. A teraz nie wyrabiamy. Zrobiłem drugiego. Dobra. 220. Kartą będzie. Czekam jak jebany uczeń. Zaraz mi oni wpierdolą i zabiorą jak kanapki, przepraszam. No, ale trochę przesadzałem. No czuję cię. Z kim się tu widzimy? No, z Nikim. Nie wiem, tak po prostu wybrałem. Niki? Kurwa, dawno go nie widziałem. O, Niki. Stary, dobry przewoźnik, kurwa, grudu z Chaczewa. Może Montez albo Logan. Nazwijmy się do Bobiego, gdzie jedziemy na LC. Siema, podjechaliśmy do Los Santos. Jesteśmy tutaj, naprawiamy wórę. Dobra, to ja podjadę tam. Dobra, byłem no na to jesteśmy. Tutaj dorobić klucze. Dobra, już jadę. Dzień dobry, mademoiselle. Widziałem, coś się skanęło. Co ty, kurwa, tak zeplenisz? O kurwa, to sam koniec, dobra. Co się stanęło? Drzwiczki się urwały i nam wjechał w tyłek jakiś bobo. Słodka jeść.
No, to mi się podoba. Ciekawe jak ciągnie badania. Dzisiaj to jest, wiesz, nie wiem, że długo poczuję. Wiesz, że się poczuję dzisiaj, chuj. Dużo siedzę na Lucentis, boy. Ja pierdzie. No, nie, no, warto było dobrze jechać. Ale mogłaby się śpieszyć. No dobra, dobra. Trzeba się wyspać, kurwa, dzisiaj popracowaliśmy dość sporo, ale zarobiliśmy trochę kwitu. No, no nawet myślę, nie trochę. Spokojnie mamy, że spokojnie panowie mamy na kolejną ratę. Za warsztat. A to na Lucentis. Raty. Wspomniałem o tych ratach. Ja myślę, że nawet moglibyśmy to spłacić, kurwa, piździe wszystko. Żeby ale nie spokojnie, nie ma co też się spieszyć, nie? Za tydzień przyjdzie gościu, no to da mu się. Tak będzie większy problem chyba z tequilą. Niż z tymi pieniędzmi. Bo nie widziałem nigdzie w barach tequili. A, no właśnie. No chyba, że tam... No chyba, tam musi tam, piwo, kurwa, niech nie pije cytrynę, kurwa, niech zagryzę cytryną piwo, niech mam limoniadę i niech nie pierdoli już. Albo w barze zagadamy. Tak, może sprowadzą nam. Może załatwiając mu tequilę, wiesz, on będzie przychylny, że o kurwa, dawno tequilę dobre nie piłem i to będzie dobra tequila, to on nam potem da ten torno. No wie. Yeah. Dobra, panowie. Dobra, żegnamy się, będziemy się witać. Do zobaczyska, idę w kibę. Dobrej nocy. Dobrej nocki. Widzimy się na następnej transmisji. Yo! Może jeszcze jakaś nutka na odchodne. Setkie, najlepszy na mieście puch.